Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem zajmiemy się w końcu King Cup Challenge'em, czyli ten specjalny event, który wyszedł. Kończy się za niecałe 3 dni. Pierwsze wejście, jak wiadomo, jest za darmo, a potem podobno kosztuje 5 gemów czy 10. Za chwilę sprawdzimy to, już nie pamiętam. No dobra, ale co już wiemy, nie są do końca to randomowe deki. Jest tych deków 6, ale te deki składają się z takich kart jak... Jest 6 podstawowych deków, już Wam pokazuję. Tak to wygląda, że jest 6 podstawowych deków i 6 karty w tych dekach się nie zmienia. Zawsze się powtarzają i zawsze dwie ostatnie karty są dobierane do danego deku. Więc mamy 6 deków z 6 kartami, które są stałe. A te dwie karty do każdego deku są dobierane. Mogą być dobierane karty nawet takie, których nie mamy, więc możemy na przykład, jeżeli nie macie jakiejś legendy, a Wam się trafi taka legenda, więc możecie sobie taką legendą zagrać. A więc tak jak mówię, 6 podstawowych deków, 6 kart w każdym tym deku i dwie są dobierane do każdego tego deku. Już Wam pokazuję, jak te deki wyglądają. Mamy pierwszy dek standardowy, czyli Miner, Muszkieterki, Knight, Zap, Kolektor, Lustro. I to są te 6 kart podstawowych właśnie w tym deku. I tutaj jak widzicie, przykładowo został dobrany Baby Dragon i Fire Spirity. W te dwa miejsca ostatnie może być naprawdę dobrane wszystko, więc to wszystko też zależy, może nasze wygrane, przegrane od tego, co nam po prostu dobierze. Te 6 podstawowych kart w tym deku, no dek, można powiedzieć, nie wygląda zbyt fajnie. Tutaj by się przydał przynajmniej jakiś tank, żeby troszeczkę te muszkieterki mogły z nim wojować, chociaż tutaj Knighta można użyć. Na pewno trzeba zbudować sobie przewagę eliksiru. No i zależy, co nam się jeszcze trafi, właśnie te dwie dodatkowe karty. Więc można powiedzieć, że mamy wszystko i nic, żeby troszeczkę pograć, więc myślę, że ten dek może się mało sprawdzić. Chociaż piszcie w komentarzach, jak trafiliście. Ja jeszcze nie grałem, dopiero dzisiaj sobie będę grał. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Dobra, lecimy z drugim dekiem. Drugi dek już, jak widzicie, jest Kula Bowler X-Bow. W ogóle dek się nazywa X-Bowler. Mam jeszcze Zapa, Princessę i Mini Pekę. I to jest 6 kart podstawowe w tym deku. I ten dek już jest oceniany jako jeden z lepszych deków, ze względu na to, że na X-Bowa właśnie ostatnio dużo osób gra, zwróciło do X-Bowów. Nawet nie tylko ja o tym mówię, ale zobaczcie sobie zagranicznych youtuberów. Dużo osób do tego wróciło i dużo osób zaczyna tym grać, tylko po prostu nie tak jak dzisiaj jakiś miałem komentarz rano, że ktoś używał do mojego deku z X-Bowem i spadł. To nie jest wina deku, to jest wina osoby, która tym grała. Nie tylko wystarczy wejść sobie na przykład jakiś z X-Bowem innego youtubera i zobaczymy, czy będziesz umiał też z nim grać. To po prostu trzeba tutaj poogarniać. Myślę, że tutaj X-Bow Bowler będzie pomagał, Princessa jest to dużym ułatwieniem, bo można będzie sobie rozbijać spamy różne, kula za mini peka do obrony również, no i tutaj zależy też nam, co dobierze te dwie karty dodatkowe. Myślę, że te 6 podstawowych kart w tym deku sprawdzi się i myślę, że ten dek, tak jak już wiele osób pisało na różnych zagranicznych forach i polskich, że ten dek naprawdę się sprawdza. Więc zobaczymy, ja jeszcze nie miałem okazji go potestować, zobaczymy, jak będzie. Kolejnym dekiem tutaj jest właśnie chyba jeden z najgorszych deków w zasadzie. Dlaczego? Mamy balona. Balon, dużo osób właśnie, żeby nie powiedzieć, płacze. Balon powinien mieć jakiegoś tanka, który po prostu osłania ten balon. No ale niestety nie zawsze tutaj możemy wylosować te dwie dodatkowe, na przykład Gianta albo Golema, coś w tym stylu. No ale zobaczmy, Archerka. No nie narzekajmy na nią. Wiedźma, nie wiem po co tutaj jest ten spell przyspieszający właśnie. Rage, balon, miniony, trzy minionki i zap. To są podstawowe karty. Myślę, że no po prostu tu jest bałagan w tym deku. I to wiele osób pisze, że jest jeden z najgorszych deków. No jeżeli nie trafi się jakiś tank albo coś dobre w tych dwóch dodatkowych kartach, to po prostu nie da się tym troszeczkę pograć, więc ja dopiero się wypowiem bardziej, jak mi coś ten deck trafi. Mam nadzieję, że nie będę miał tej przyjemności.
No dobra, lecimy z kolejnym dekiem, to już będzie chyba czwarty. Ten dek też jest określany jako dosyć mocny. Lumberjack, Dark Prince, Błyskawice, Spergobliny, Archerki i Armia Szkieletonów. Podstawowe 6 kart tego deku i ten deck jest też oceniany jako bardzo dobry. Ja na pewno nie widzę siebie z tym deckiem. Musiałbym po prostu, zależy też właśnie jakie te dwie dodatkowe karty się trafią, ale po prostu chyba nie będę umiał tym deckiem za bardzo grać, tym bardziej, że błyskawicami, piorunkami nie za bardzo gram, nie mam ich ogarniętych, więc nie wiem jak mi by się ten deck sprawdził w moich rękach. Piszcie w komentarzach jak wam się trafił, jak to wyszło. Dobra, lecimy do piątego deku. Tu już troszeczkę lepiej wygląda. Jest powrót do korzeni, czyli mroźny Hog Rider. Czyli mamy Hog Ridera, Freeza, Ice Wizarda, mamy Poison, Knighta i Spergobliny. I to są podstawowe karty. I myślę, że tutaj gra na Hog Ridera, Knightem w obronie, Poison... zależy do czego, jeszcze może do jakichś spamików albo coś, czegoś. Ice Wizard też się przyda. No i też mówię, zależy co te dwie dodatkowe karty, jakie nam padną. To wszystko od tego zależy, co właśnie nam się trafi. Pamiętajcie, że tutaj sobie ten wyłączę. Pamiętajcie, że podstawowe właśnie w każdym deku jest 6 kart, 6 deków i dwie karty są dobierane po prostu randomowo do każdego deku. Więc tutaj też zależy co, właśnie te barbarzyńcy tutaj dobrze wyglądają, ten Thompson troszeczkę źle może dobrało według mnie, ale myślę, że te podstawa 6 kart jak najbardziej pasuje do Hog Ridera. Piszcie w komentarzach co uważacie o tym deku Frozen Hog. Dobra i ostatni dek. Dosyć chyba mocny. Zobaczymy jak się będzie sprawdzał z golemem. Jest tu lock, bardzo dobrze, że jest lock. Mamy kolektor, archerki, muszkieterkę i hordę minionów. Myślę, że jest dosyć mocny ten deck, tylko trzeba właśnie sobie zbudować przewagę eliksiru. Na pewno przy golemie zawsze trzeba budować przewagę eliksiru. I tutaj jeszcze dobrało akurat na tym deku Ice PT i Poison. To też najlepsze właśnie, żeby coś taniego tutaj dobrało do obrony. Myślę, że ten deck też się może sprawdzać, tylko że jest po prostu ciężki do opanowania. Wiedzą osoby, które grają golemami, że deki pod golema są naprawdę ciężkie, żeby to wszystko skombinować, żeby to wszystko zagrało. I tak to wygląda. No dobra, jeszcze raz wrócę do tej grafiki. Po prostu pamiętajcie, jest 6 deków z 6 podstawowymi kartami, 2 są dobierane. Piszcie w komentarzach, który deck wam się podoba, którym wy najwięcej wygraliście. Widziałem już wasze screenshoty, które przesyłacie mi na Facebooka, że wygraliście 12 walk. Bardzo gratuluję wszystkim. A no co mi zostało? W końcu zacząć ten specjalny event. Jedną walkę sobie puszczę i zobaczymy co wypadnie. Liczę na ten deck z Xboem. Miejmy nadzieję, że fajnie pójdzie. Dobra, więc co? Lecimy. Pierwsze wejście do tego challenge'u za darmo, więc lecimy, oby był jakiś fajny deck. No i który nam wylosuje? Oj, z balonem. Oj, tu widzę, że Baby Dragon i Ice Sprite się często trafiają. No to mi się nie podoba, trafiłem jeden z najgorszych decków. No zobaczymy jak to wyjdzie. Trzeba będzie w ten sposób po prostu tutaj odwracać uwagę i zaraz jeszcze balon, dobra balon teraz w tej chwili. Tu jeszcze ice, oj muszkieterki, ojejku. Trafił na ten deck mój przeciwnik z muszkieterkami, ajajajaj. Trzeba będzie tu porozbijać te muszkieterki, żeby mi nic nie zrobiły. Oj, już mi się nie podoba te. Nie, to będzie fajna zabawa, naprawdę fajna zabawa. Tutaj za bardzo nie mam pomysłu co budować. On zagrał minerem, jeszcze idzie knightem na mnie. Tutaj knighta troszeczkę odrzuci. Te szkieletonki, dobra. Trzeba będzie zagrać bez balona. Oj, tutaj
Oj. Zrobimy tak. Niech te muszkieterki tam szybko padną. Aj. Dobra, zamrozi mi tą muszkieterkę. Ej, będzie pierwsza walka w plecy. Pierwsza walka będzie w plecy. Te muszkieterki mu robią robotę. Nie, jeszcze ma kolektor. Tu miner poszedł. Minera tam mogę sobie odpuścić. I tak mi pobija tą wieżę. Dobra. Tutaj z tego Knighta się wybronię. No, ma te muszkieterki cholerne w tej obronie. Sobie polecę w ten sposób. Dobra, no co? Zabawa to zabawa. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Nic ciekawego. Balon może dojdzie. Może teraz dojdzie. Oj, jeszcze ma hordę. Właśnie, w tym była horda. No niestety. Nie, ten deck naprawdę jest straszny. Deck jest straszny. I kolejne muszkieterki. On ma tam jeszcze przecież lustro. No to jest... Nie, ten deck jest tutaj. Tutaj trzeba to szybko. Muszkieterki. Oj. Nie. Tutaj nie mam co. Z tym balonem nie ma. Po prostu ten deck jest niemożliwy. Dobra, nie udało się. Czyli pierwsza moja walka w plecy. No niestety. Tak bywa. Dobra, zobaczmy jeszcze drugą walkę, co wylosuję. Po tej walce skończę odcinek, zobaczymy, co mi teraz wylosuje. O, teraz mi muszkieterki walnęło. Miejmy nadzieję, że teraz mi się może udać, ale kolektoru nie mam pierwszego. Dobra, wybadamy po prostu, co on ma. Tu tak zrobimy, trzeba po prostu budować przewagę eliksiru. Dobra, tego na razie... On ma podobny deck do mojego. Czyli będzie super zabawa. Leci horda minionów. Mówiłem, że on ma ten sam deck. A i tu może wyjdzie coś. I uda się. Tam wieża troszeczkę tutaj. Ej, udało się. Ładnie to tutaj wyszło. Naprawdę nie można nic powiedzieć, ale tu się udało. Te muszkieterki. Dobra, tam. Trzeba tam. I tu trzeba się już bronić. Uda się wieżę zniszczyć. Chyba się już poddał. Nie wiem, ale chyba się poddał. Nie. Leci. Dobra, Ice Sprit. Tutaj tą hordę odciągnę póki co. Tutaj w ten sposób. Tutaj w ten sposób. Trzeba tutaj tą hordę, oj, zaraz mi wieżę padnie, no, wyczekał tutaj skubany, Ja troszeczkę błąd zrobiłem. Dobra, teraz te muszkieterki trzeba tutaj szybko walniemy i zobaczymy, co wyjdzie z tego. Dobrze, troszeczkę mu poobijałem, ok. No, zaraz pójdzie minerem na tamtą wieżę. Nie. Ja polecę tak. Tu Ice Sprity. Ta muszkieterka. Oj, tutaj troszeczkę ją zlekceważyłem. Dobra, tą muszkieterkę tutaj szybko walniemy. Ajejeju. Nie, to będzie moja porażka druga. Nie potrafię w ten sposób grać, ale...
Tu się trzeba wybronić. Oj, oj, oj. O, ma hordę minionów. Ta horda minionów mu tutaj dużo pomaga. Dobra. No niestety, druga porażka. Nie potrafię tak grać na live'ach. Sobie położę się zaraz do łóżka i sobie będę grał. Obcykamy. Mówię, no zależy co się trafi. Dobra, ja niestety nie umiem grać. Piszcie w komentarzach, jak wam idzie, jak wam się podoba ten cały challenge, te wszystkie, że 6 podstawowych kart, 2 randomowe, 6 deków. Piszcie wszystko w komentarzach, komentujcie. Ja idę się po prostu schować i potrenować. Dobra, do usłyszenia.